Drodzy internauci, pozdrawiam wszystkich słowami z Księgi Psalmów, z Psalmu 146, z 5 wersetu. Znajdziemy tam piękne słowa. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu Jego. Piękne staropolskie słowo błogosławieństwo, czy błogosławieni, dziś może trochę nas mylić. Język współczesny dosyć wyparł z mowy potocznej takie słowa i pozostawił tylko na specjalne okazje. Czyli otrzymujemy błogosławieństwo na nową drogę życia. Błogosławieństwo otrzymuje na przykład młoda para od swoich rodziców. Można też być jeszcze w stanie błogosławionym, choć dziś raczej mało kto tak mówi, lecz używa się krótkiego komunikatu o ciąży. Oczywiście jest Kościół. Jest cały wielki obszar kościelnego błogosławienia. Wystarczy wspomnieć koniec nabożeństwa. Zanim opuścimy Kościół, zaśpiewamy ostatnią zwrotkę, usłyszymy dzwony, duchowny udziela błogosławieństwa, takiego Bożego uśmiechu na drogę naszego życia. Z jednej strony, gdy mówimy o błogosławieństwie, to wskazujemy na Boga, który błogosławi, który udziela ze swojego wielkiego bogactwa przejawu swej łaski. Ale gdy mówimy o błogosławieństwie, o tym, że my również w nim bierzemy udział, gdy chwalimy, wielbimy Boga, błogosławimy Go. Czyli w tych pięknych słowach kryją się bardzo różne i bogate treści. Natomiast dziś, wsłuchując się w ten psalm, chcemy zauważyć jeszcze jeden ważny szczegół. Owo błogosławieństwo, błogosławieni, być błogosławionym, to bardzo hermetyczne słownictwo, przypisane do też starszych tłumaczeń Biblii. Gdy otworzymy na przykład tłumaczenie ekumeniczne czy inne współczesne, to zauważymy, że na początku pojawia się słowo szczęśliwi. Szczęśliwy człowiek. Szczęśliwy ten, którego wspomaga Bóg Jakuba, dla kogo nadzieją jest Pan i Jego Bóg. Gdy słyszymy słowo szczęście, to chyba jesteśmy w domu. Wszystko staje się jasne. To Bóg jest źródłem naszego szczęścia. To Bóg warunkuje prawdziwe szczęście człowieka w życiu. Nawet gdyby po ludzku było nam daleko od różnych przejawów tego, co potocznie nazywamy szczęściem, to jednak jest w stanie obdarzyć czymś więcej niż ulotne wrażenia, niż uczucia, emocje. Bóg chce dać więcej, bo Jego szczęście jest szczęściem niezależnym od okoliczności. Jest poczuciem sensu, poczuciem spełnienia, doświadczeniem wyboru po dobrej stronie życia. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, jest ten człowiek, którego Bóg Jakuba wspomaga, którego nadzieja jest w Panu, Jego Bogu. Może tak nie do końca jest to widoczne, ale mamy tu dwa ciekawe aspekty. Bóg Jakuba to odniesienie do przeszłości. Bóg Jakuba to Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, praojców, również naszych ojców wiary. To przeszłość, z której wyrośliśmy,
która jest naszymi korzeniami. Tam też jest źródło szczęścia. Ale jednocześnie ten sam Bóg daje również nadzieję. A nadzieja, jak to nadzieja, nie odnosi się do przeszłości. Ona mówi o przyszłości, o tym, co przed nami. I ten Bóg, który obdarza błogosławieństwem, który chce dać nam prawdziwe szczęście, daje nam tu i teraz oraz przyszłości. Na cały dzisiejszy dzień, od rana do wieczora, w nocy i w kolejne dni, w październiku, listopadzie, grudniu, w nowym roku. Nadzieja nasza jest w Panu, który był, jest i przyjdzie. Amen.